Witam serdecznie wszystkich hodowców. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Również wszystkich hodowców. Pozdrawiamy, dobry lot. Dokładnie. Paweł i Robert Baranowski to na pewno postać dwóch bardzo wybitnych hodowców, których nie musimy przedstawiać. No, Mistrzostwa Polski dla Was nie są czymś, co dla Was jest nie do osiągnięcia, bo zdobyliście ten tytuł już kilkakrotnie. Coś, co było do osiągnięcia. Na razie no, walczymy cały czas i nie jest łatwo. Dokładnie. Chłopaki. Aukcja charytatywna, bardzo szczytny cel i aukcja, która dla nas jest bardzo ważna, bo jednak ja też często z Moniką rozmawiam, a sytuacja jest jaka jest, trzeba po prostu zrobić cel zbiórki na właśnie na jej córkę. Przekazujecie gołębia bardzo szczególnego. Jak się okazało, dajecie bezpośrednio rodzeństwo do waszego złotego medalisty. Dokładnie, gołąb reprezentował tutaj ojciec tego gołębia reprezentował Polskę w Oradea w Rumunii. Zdobył złoty medal. Był to gołąb, który trzy razy zdobył pierwszy konkurs. Miał 0,95 koeficjent w kategorii F. No także to mało takich gołębi było w Polsce i w ogóle w świecie, które poniżej jednego miały. Między innymi z tego co pamiętam Jerzego Koźlika również miał podobny koeficjent i też był złotym medalistą. Cóż, no tutaj jest to gołąb, także myślę, że i kolega ze Słowacji, Józef Oleksik, też tą swoją cegiełkę dokłada, bo to jest po dwóch jego gołąbkach, po rodzicach Józka. Także no myślę, że to bardzo fajny gołąb do hodowli. Jest średniej wielkości, no ale gołębie Józka ze względu, że lecą w górach, po prostu no takiej budowy są. Są mniejsze to gołębie, wymieniamy się z nim gołębiami, ale no takiej średniej wielkości gołębie najlepiej się sprawdzają. Takie dość sprintery, dość mocno zbudowane, dużej postury po prostu na tym terenie się u niego nie sprawdzają. Jest dość dużo wybitnych gołębi w rodowodzie tego gołębia, bo zarówno jeszcze stara linia z Kleinedirka, jest to po siostrze Kleinedirka, Anelis jest tutaj w rodowodzie, jest również generał Marka Trzaski, no i super lotniki ze strony ojca ze Słowacji. Także myślę, że tutaj ktoś, kto nabędzie tego gołębia, a no cel jest szczytny, no niestety na zdrowie i tym bardziej dziecka nie powinniśmy sobie żałować, dlatego też no postaraliśmy się, żeby dać tutaj bardzo fajnego gołębia. Dokładnie. Także hodowcy, ja tylko mogę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy prowadzimy aukcję, zapraszamy Was, ale tutaj szczególnie chcę podkreślić, zapraszam Was wszystkich, żeby brać udział w tej licytacji, bo te pieniążki nie oczywiście idą. Chciałem nadmienić, że dajemy tutaj gwarancję zdrowotną na tego gołębia. Jeżeli coś by się stało w ciągu miesiąca, proszę zadzwonić, gołębia usunąć i wymienimy go na chociaż samego gołębia. Ja bym chciał się tu wtrącić, że ten gołąb jest w bardzo dobrej kondycji. Dlatego też i nie życzmy mu złej nie pasty. Nie życzymy, ale też no, tutaj zdajemy sobie sprawę, że może różnie być. No. Dokładnie, także hodowcy, zapraszamy w bardzo dużej szczególności, bo tak powiedziałem wcześniej, pieniążki nie idą dla właścicieli gołębia, hodowców, każdych jednych gołębi, które będą na aukcji. Idą na cel charytatywny, idą dla dziewczynki. Aczkolwiek chciałem nadmienić, że też mamy ograniczoną ilość gołąbków, także kiedyś więcej hodowaliśmy, więcej mogliśmy dać na taki szczytny cel, więc prosiłbym, żeby nikt się nie obrażał, że czasami odmówimy po prostu, dokładnie, że nie jesteśmy w stanie zapewnić gołębi na wszystkie charytatywne aukcje. Ja Wam bym tylko ze swojej strony chciał podziękować, bo w sumie ja chyba z tego co pamiętam, to jest moja pierwsza aukcja charytatywna z mojej perspektywy, jako mojego zaangażowania takiego konkretnego. Także dzięki za Wasze wsparcie, ale to z imienia Moniki bardziej dziękuję. Także hodowcy, zapraszamy. Zdrowia dla córeczki. Dokładnie, zapraszam hodowcy.